to najstarszy kościół w Indiach i pozostawione piętno kolejnych fal kolonizatorów tej części Indii, Portugalczyków, Holendrów i Brytyjczyków. Cochin od XIV wieku stanowił ważne centrum handlu przyprawami i właśnie ten fakt wabił tu europejskich morskich podróżników, a pierwszym z nich był Vasco da Gama. Szukającym morskiej drogi do świata przypraw towarzyszyły zwykle okręty z uzbrojonymi żołnierzami, by pod stępami, fortelami i siłą podporządkować odkryte lądy swoim mocodawcom i sponsorom. Kościół nie posiada wielu upiększeń poza ściennymi, rzeźbionymi tablicami nagrobnymi, chrzcielnicą oraz sklepieniem sufitu nawiązującym krokwiami jak wręgami do dna statku. Brak tu obrazów zachowujących pamięć o zasłużonych ludziach minionych wieków, choć pozostał cenotaf po grobie Vasco da Gama. Właśnie tu w 1524 roku pochowany został wielki podróżnik, odkrywca i kolonizator tych ziem, Vasco da Gama. W 1539 roku na żądanie rodziny jego szczątki zostały przeniesione do Lizbony, gdzie spoczywają do dziś. Z kościoła świętego Franciszka obok ogrodu z nieznanymi krzewami o pięknych kwiatach i dziwnych owocach z jednej strony i straganami ze wszystkim z drugiej idziemy w stronę dzielnicy Fort Cochin. Cochin leży na stałym lądzie, ale również na licznych wyspach i półwyspach. W północnej części półwyspu Fort Cochin spotkać można rybackie sieci chińskie, wprowadzone w XIII wieku przez kupców z dworu Kubilai Khana. Sieci wiszą na ciężkich drewnianych konstrukcjach. Wykorzystuje się je szczególnie przy wysokim stanie wody. Do ich obsługi potrzeba minimum 4 ludzi. To wyjątkowe miejsce, w którym znaleźć można wszystko. Odosobnione miejsce do wyciszenia i odpoczynku, ale i stragany z pamiątkami i wszelkim ubraniem, również galerie malarstwa, stoiska ze wszystkim, co można wyłowić z wody obok, świeże kokosy i słodkie przekąski, itp. itd. Ale przede wszystkim można zobaczyć, jak żyją, pracują i odpoczywają mieszkańcy Cochin. A przed nami wspomniane wcześniej XIII-wieczne sieci chińskie sprowadzone z dworu Kubilai Khana. Jak widać, czas okazał się dla nich wyjątkowo łaskawy. Nie wiem, czy można spotkać jeszcze jakieś inne narzędzie, które od XIII wieku w niezmienionym stanie używane jest z powodzeniem do obecnych czasów.
Trwa tu przygotowanie chińskiej sieci, czyli dużej kwadratowej siatki do rozwieszenia jej na drewnianej konstrukcji, by stworzyła dużą powierzchnię stanowiącą pułapkę dla ryb. Po zanurzeniu jej w wodzie, kiedy nieświadome ryby wpłyną nad nią, rybacy podniosą konstrukcję, a za nią uniesie się sieć, a na niej uwięzione ryby, które przy pomocy kaszorka na długim kiju rybacy pozbierają i trafią na stragan, jak te widziane przed chwilą. Ta sieć jest przygotowana do zanurzenia. A ta właśnie została zanurzona. Kraby ruszają. Kalbas, mango, jungle, mango.
করুন না থামুন না হাফ কেজি আই উইল পে ইউ 200 400 ইউ টোল্ড মি দিস গুড প্রাইস আই গুড প্রাইস ইউ টোল্ড মি এন্ড দিস ওয়ান অলসো না which one ah that's 150 200 Ma się wrażenie, że czas tu płynie bardzo wolno. Nikt się nie śpieszy. To całkowicie sielskie klimaty. Stadko kóz niepokojone przez ludzi chodzi między nimi, wyjadając kawałki łupin orzechów kokosowych, pozostałych po odcięciu ich przez sprzedawcę. Nawet handlarze nie są natrętni, oferując swój towar. Jakby chcieli powiedzieć: jeśli nie ty, to kupi kto inny. Mam czas, mam dużo czasu. Stan Kerala ma opinię jak na indyjskie warunki czystego stanu. Patrząc tu i ówdzie, można by mieć do tego zastrzeżenia, ale jeśli ktoś był w innych rejonach Indii, przyzna rację. Tu pomnik propagujący segregowanie śmieci i ich recykling. A ta pani w czarnym straszy tych, co śmiecą. Krów na ulicy też tu nie ma. Nie trzeba uważać pod nogi, żeby się nie pośliznąć.